Jak mogliście już Państwo zobaczyć, zagadkowa relacja Witkacego i asymetrycznej damy rozwijała się dynamicznie w miarę powstawania kolejnych portretów. Wydaje się, że szczególnie intensywnym okresem był październik 1934 roku, kiedy to powstały aż cztery bardzo ciekawe wizerunki Eugenii. Z listopada tego roku pochodzi natomiast demoniczny autoportret artysty, który znalazł się w jej kolekcji, a o którym mówiłam w poprzednim odcinku. Czas zatem na dalszy ciąg opowieści o sztuce i ludzkich losach. Około 10 listopada 1934 roku Witkacy wyjechał z Zakopanego do Warszawy, gdzie zajmował się przede wszystkim malowaniem portretów, ale także przygotowywaniami do publikacji tomu swojego filozoficznego główniaka, a również pisaniem artykułów na temat filozofii czy literatury. Ale by docenić rozpiętość zainteresowań artysty, warto tu nadmienić, że Witkacy znalazł wtedy również ochotę i czas na to, by napisać i opublikować w fachowej prasie handlowej mistyfikacyjny, pozornie poważny, a prowokacyjny artykulik o polepszeniu na rynku dykt i fornierów, który wzbudził wielki protest wśród profesjonalistów, a zapewne dał wiele radości artyście. Więcej o tym szalonym przedsięwzięciu w artykule Przemysława Pawlaka, między innymi na stronie witkacologia.eu. W połowie grudnia Witkacy przyjechał do Katowic, mieszkając u państwa Krachelskich, których portrety w podziękowaniu malował. Znajdziecie na ten temat filmik na naszym kanale YouTube. Warto tu przypomnieć, że Witkacy, goszcząc ponad tydzień w słynnym zamku, czyli willi Winklerów, pisał do Zakopanego, do swojego przyjaciela Józefa Głogowskiego, nie wiedzieć czemu po niemiecku, z prośbą o nadesłanie mu aktualnego adresu asymetrycznej damy. Najwyraźniej znowu tęsknił. Jednak święta Bożego Narodzenia spędził z żoną w Warszawie, a Sylwestra także z Bruno Schulzem i Tadeuszem Brezą, oczywiście malując ich portrety. Pod koniec stycznia relacjonował Romanowi Ingardenowi: już kończę mój pobyt w Warszawie. Jestem zupełnie wyczerpany portretami, sztuką teatralną, odczytałem ją tu w bardzo ciekawej ekipie, i Kotarbińskim, w którego jelitach przebywałem ze 3 miesiące, tropiąc w nim materializm fizykalny. Potem pojechał do Krakowa, gdzie również wśród znajomych odczytywał świeżo ukończonych szewców. Kiedy wybierał się z powrotem do Zakopanego, w niedzielę 3 lutego 1935 roku pisał kartkę do asymetrycznej damy. Szanowna i droga pani, donoszę uprzejmie, że przyjadę we wtorek. Może pani zajdzie do mnie po południu, na przykład od 3 do 5? Nie wiem, czy mnie tu śnik nie zasypie w tym Krakowie. Łączę pozdrowienia i wyrazy szacunku. W. Czy Witkacy i asymetryczna spotkali się niemal natychmiast po jego powrocie we wtorek? Tego niestety nie wiemy. Nie mamy na ten temat żadnych śladów. Pierwszym dokumentem ich lutowego spotkania jest ten właśnie portret asymetrycznej damy, który dziś znajduje się w naszych zbiorach. W okoliczności jego powstania wprowadza fragment listu artysty do żony z dnia poprzedniego. Najdroższa Nineczko, poprawiam powieść, masę zmieniam na lepsze, wyrzucam wszystkie niesmacznostki. Byłabyś zadowolniona? Zrobiłem postęp. Co Ginzburg? Śnieg popaduje i szarawo, ale noce piękne przeważnie. Obchodzę urodziny 50 lat jutro, bo 24 lutego z różnych względów nie chcę. Będą Rytardowie i Borę, więcej nikt. Ciotki dobrze się trzymają. Całuję cię, najdroższa Nineczko. Twój Witkacjusz. Poprawiana powieść to pierwsza część Jedynego wyjścia pod tytułem Przyjaciele. Ginzburg to
Wyjątkowy, bo wcale nie kapryśny, klient firmy portretowej S.I. Witkiewicz, a później przyjaciel ze sfer przemysłowych. To właśnie ten handlarz drewnem, który umożliwił Witkacemu opublikowanie artykułu o dyktach i fornirach. Niestety portretu doktora Emila Ginzburga nie udało się odnaleźć. Trudno zwłaszcza wyjaśnić różne względy, z powodu których Witkacy nie chciał obchodzić swych niebagatelnych przecież, bo 50. urodzin w terminie, tylko 10 dni wcześniej. Miało być według planu skromnie i kameralnie. Przyjrzyjmy się zatem doborowym gościom. Intrygujący Borin to fonetycznie zapisane nazwisko przyjaciela Witkacego, Janusza de Borin, inżyniera, lotnika, wtedy pułkownika, a potem generała brygady. Był synem Karola, słynnego psychiatry wprowadzającego Witkacego w tajniki psychoanalizy. Przez lata przyjaźnił się z Witkiewiczem, a ten wielokrotnie go rysował. Jeden z jego znakomitych portretów z października 1929 roku trafił do naszych zbiorów. A ponieważ powstał w bardzo ciekawych okolicznościach, a sam Janusz de Borin był wielce interesującą postacią, obiecuję, iż zajmiemy się nim w jednym z kolejnych odcinków obrazków z wystawy i magazynów. Wracając do 50. urodzin Witkacego, kolejni wymienieni goście to Rytardowie, czyli pisarz, dziennikarz Jerzy Mieczysław Rytard, właściwie Kozłowski, oraz jego żona Helena Rojówna, piękna i wielce uzdolniona pisarka, malarka, twórczyni teatru, energiczna propagatorka góralszczyzny. Wywodziła się ze znakomitego zakopiańskiego rodu. Ich huczne wesele, porównywane z unieśmiertelnionym przez Wyspiańskiego weselem rydlowskim, odbyło się na tydzień przed skrzętnie skrywanym ślubem Witkacego z Jadwigą z Unrugów. Grała słynna kapela Bartusia Obrochty, a drużbą był sam Karol Szymanowski, z którym młodzi współpracowali przy tworzeniu harnasiów. Rytardowie z Witkiewiczami zaprzyjaźnili się na początku lat 20., a łączyła ich nie tylko pasja literacka, lecz także wspólne poczucie humoru. Zachowały się zdjęcia z połowy lat 20. Na prezentowanym widzimy zaaranżowaną wspólnie scenkę absurdalnej bitwy na laski i tenisową rakietę. Po lewej stronie Helena Roy Rytard w tradycyjnym góralskim stroju z chustą na głowie, dalej Antoni Słonimski i Jerzy Mieczysław Rytard. Po prawej stronie Stanisław Ignacy Witkiewicz z żoną Jadwigą Witkiewiczową w modnej, luźnej, koszulowej sukience i głębokim kapeluszu. Z Rytardami wiązała Witkiewiczów także miłość do Tatr. Urządzali wspólne wycieczki lub wyprawy narciarskie. Kilka dni przed 50. urodzinami, 8 lutego 1935 roku, Witkacy donosił żonie, że wybrał się z Mieciem na narty, ale tym razem bez Heleny, świetnej narciarki, gdyż jak pisał, H ma sforsowaną łapę. Najwyraźniej sportem tym zafascynowała się również asymetryczna dama. Posłuchajcie Państwo, jak wspominała okoliczności powstania tego właśnie portretu. To było na przyjęciu. Wróciliśmy z nart. Wpadłam do pensjonatu, mówią mi, że tam są goście. No i naturalnie, tak w tym stroju narciarskim wpadłam do pokoju. Pełno gości. No i pierwszy portret oczywiście no mi zrobił. Więc to jest tylko kokainowy. Nic więcej jeszcze nie było. Owszem, stały jakieś butelki, ale w tym momencie tylko była sama kokaina. W archiwum rodzinnym wnuka Eugenii Wyszomirskiej zachowało się zdjęcie modelki w zimowym pejzażu na nartach w stroju narciarskim. Gdy porównamy je z naszym portretem, zobaczymy tę samą czapkę z daszkiem i charakterystycznym jasnym paskiem przez środek. Narciarka ma na sobie zapewne tę samą kurtkę z kołnierzem i klapą, bladoróżową koszulę z ciemnym krawatem. Intrygujące są, niewidoczne na zdjęciu, dwie dziwaczne broszki przypięte do klapy kurtki. Być może to artystyczna interpretacja odznak Towarzystwa Tatrzańskiego.
Po zmrużeniu oczu ta górna, nieco przypominająca czaszkę, mogłaby być wprowadzoną w 1933 roku odznaką Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego z głową kozicy. Natomiast dolna być może została zainspirowana kontrastem giętkości i ostrości linii znaku sekcji narciarskiej tego towarzystwa. Adekwatnie do granatowego stroju oczy modelki tym razem są pięknie błękitne. Przyjrzyjcie się Państwo także, jak fascynująco zostały namalowane pełne usta modelki. Czarny kontur wypełniony jasną czerwienią, miejscami jeszcze delikatnie rozjaśnioną, a ciemniejącą pod wpływem wymieszania z czernią. Cień na górnej wardze pogłębił Witkacy śliwkowym fioletem. Ten sam zestaw kolorów artysta wykorzystał, rysując rumieńce. Tym razem świadczące o zakończonym przed momentem intensywnym ruchu na świeżym, mroźnym powietrzu. Wrażenie gwałtownej zmiany temperatury otoczenia podkreślają słonecznie żółte, jakby rozedrgane linie wokół sylwetki asymetrycznej damy. Jakby na potwierdzenie, artysta dopisał pod sygnaturą słowo gorąco z podkreśloną literką O. Może w gwałtownym przypływie natchnienia do portretowania nie pozwolił jej nawet się rozebrać i modelka skarżyła się, że jej gorąco. Pozostała część sygnatury to określenie typu portretu C, czyli niemożliwego do zamówienia, zbliżonego do czystej formy. Podpis Witkacy i data dzienna 14 lutego 1935 roku. Brak informacji o użyciu narkotyku, alkoholu czy papierosów oczywiście nie oznacza automatycznie wstrzemięźliwości autora. Analiza portretu zdaje się zatem potwierdzać wspomnienie Eugenii. Nie wiemy tylko, czy była zaproszona na urodziny Witkacego, czy może przypadkiem, będąc akurat w pobliżu, wpadła w odwiedziny. Tak czy tak, świadczy to o serdecznej bliskości między artystą a modelką. W zdumienie wprawiają jedynie kolejne listy Witkacego do żony, w których wyraźnie stara się on ukryć fakt, że odwiedziła go asymetryczna dama i że on ją portretował. Nazajutrz, po nietypowych urodzinach, Witkacy nie pisał listu, ale już 16 lutego donosił żonie. Najdroższa Nineczko, dziś o 9 rano kominiarz cały czarny zamówił portret jakiejś pani, a ewentualnie i swój. Dałem mu regulamin i ma przyjść w piątek. Coś się jeszcze zarysowuje. Za wczoraj byli u mnie Mieciowie i Borę, zupełnie klapnięty po grypie. Mieciowi powiedziałem o nim kompletną prawdę. Nina chyba nie uwierzyła w skromne obchody, bo jeszcze 27 lutego Witkacy ją zapewniał. Najdroższa Nineczko, urodziny opisałem z detalami. Nic nie było, a nie wiele razy, jak tego chcesz. To trudno. Co więcej, Witkacy, wyraźnie nienasycony lutowym portretem asymetrycznej, już w marcu wykonał następny, ponownie stanowiący parę z poprzednim. Być może nawet powstał w zbliżonych okolicznościach. Sygnatura bowiem, tym razem bez wątpliwości, wskazuje na użycie przy jego tworzeniu sporej ilości kokainy. W kwadratowym nawiasie artysta bez zwyczajowego oznaczenia typu portretu zapisał: jedna druga C plus w dodatkowym okrągłym nawiasie C plus CO. Wątpliwości nie pozostawia również data, marzec 1935 roku. Ale poniżej artysta wyraźnie zaznaczył symbolami NP i NP, że tego dnia nie palił papierosów i nie pił alkoholu. Od razu widzimy, że kompozycja jest podobna do lutowej, tylko ujęta w nieco innej, chłodniejszej tonacji oraz bardziej syntetyczna, zawierająca mniej szczegółów. Modelka zdjęła już czapkę, jej ubranie zaznaczone jest szkicowo, daje się wyróżnić jedynie kołnierzyk, tym razem intensywnie różowej koszuli z ciemnym krawatem. Usta namalowane są tu ciemną, bordową czerwienią z różowym rozjaśnieniem
i tylko od góry podkreślone czarnym konturem. Oczy Eugenii natomiast są tutaj fiołkowe z błękitnym odbiciem. Ten sam jasny błękit, momentami niemalże turkusowy, otacza modelkę zimnym światłem. Może właśnie to ochłodzenie tonacji powoduje, że jej spojrzenie zdaje się być zdystansowane i nawet nieco ironiczne. Wszystkie oznaki na niebie i ziemi wskazują jednak, iż właśnie w tym czasie w życiu Eugenii pojawił się nowy mężczyzna, który pozwolił jej uniezależnić się od niewiernego męża, ale także od osaczającego ją artysty, z którym współżycie było bardzo skomplikowane. O tym jednak opowiem Państwu w następnym odcinku cyklu Obrazki z wystawy i magazynów. Zapraszam na stronę Muzeum Historii Katowic, na nasz profil na Facebooku oraz YouTube. Polubiajcie, komentujcie, subskrybujcie.